Ceny żywności naprawdę w okresie rocznym, od lipca 2021 roku do lipca 2022 roku, naprawdę wzrosły tak, że można sobie tego nie wyobrażać. Jest to coś naprawdę strasznego. Kiedy sam sporządzałem i patrzyłem na dane GUS-u, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej konferencji prasowej, naprawdę wzruszyło mi to w niemałe osłupienie, dlatego że te podstawowe produkty, bez których żadno z nas nie może sobie poradzić, ponieważ one stanowią podstawę naszej egzystencji, zdrżały tak, że naprawdę ciarki czasami przechodzą. I tutaj właśnie, korzystając z biuletynu informacyjnego GUS-u numer 7, który został wydany 24 sierpnia 2022 roku, zebrałem kilka produktów, które wzrosły zdecydowanie drastycznie. Tutaj pieczywo i produkty zbożowe 19% wzrostu, mięsa ogólnie 17,2% wzrostu, w okresie rocznym oczywiście, mleko, sery i jaja 20% wzrostu, coś nieprawdopodobnego, oleje i tłuszcze 37,5% wzrostu i absolutny rekordzista cukier 47,6% wzrostu. Do tego jeszcze ryby i owoce morza 18,6%. Naprawdę ten wzrost cen jest kompletnie nieporównywalny do okresów wcześniejszych i jest to coś naprawdę strasznego, dlatego że wiele rodzin, wiele po prostu normalnych, zwyczajnych ludzi, czy to studentów, czy to po prostu nas wszystkich, będzie musiało ponieść o wiele większe koszty życia w państwie, gdzie już wcześniej życie było bardzo drogie.